Szanowna Pani Dyrektor oraz drogie grono pedagogiczne, na Wasze ręce pragnę złożyć płynące w serce podziękowania. Dziękuję za wsparcie, podtrzymanie na duchu, a przede wszystkim za mobilizację, która pomogła mi przejść przez 11 lat szkoły polskiej. Dziękuję za to, że nauczyłyście mnie jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Nigdy tego nie zapomnę. Życzę Wam kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Droga Pani Moniko, dziękuję za 3 lata wspólnie spędzone, za poświęcony czas, za angażowanie i wytrwałość. Dziękuję za dobre słowa, które dodawały skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Życzę dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego na dalsze lata pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Drodzy rodzice, dziękuję Wam za to, że konsekwentnie woziliście mnie do szkoły, że mobilizowaliście mnie i wspieraliście w każdy piątek. Teraz, kiedy po 11 latach umiem czytać, pisać i rozmawiać po polsku, kiedy znam historię i geografię Polski, rozumiem, że wysiłek cotygodniowy nie poszedł na darmo. Dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję także Wam, koleżanki i koledzy, za każdą miło spędzoną chwilę. Opuszczam szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będę chciała ocalić od zapomnienia. A Wam życzę wytrwałości w trakcie Waszej nauki języka polskiego. Naprawdę warto. Każda piękna chwila ma swoją datę ważności, a czas zatrzymujemy dzięki wspomnieniom. Droga Wiktorio, w imieniu całej społeczności szkolnej chcemy Ci serdecznie pogratulować, że dotrwałaś do końca, choć ostatni rok nauki szłaś sama, wspierana przez swoją wychowawczynię i zapewne rodziców. Gratulujemy Ci świetnie zdanej matury i konsekwencji, którą niewątpliwie się wykazałaś. Stałaś się dla nas, uczniów klasy drugiej liceum, wzorem do naśladowania. Pokazałaś silny charakter i wytrwałość w dążeniu do celu. Dziękujemy Ci za tę lekcję. Wraz z zdaniem matury skończył się dla Ciebie pewien etap w życiu. Zaczynasz budować swoją własną przyszłość. Życzymy Ci, aby Twoja własna droga zbudowana została na solidnych fundamentach i aby była ona szczęśliwa, pełna wartościowych czynów i ludzi. W życie człowieka wpisane są zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Pamiętaj, że człowiek uczy się przez całe życie, nie tylko wtedy, gdy siedzi w szkolnej ławce. Realizuj swoje marzenia, stawaj przed sobą nowe cele. Życzymy Ci, aby jak najwięcej Twoich marzeń się spełniło, by nigdy nie zabrakło przy Tobie bliskich osób, z którymi będziesz mogła dzielić swoją radość i szczęście. Na koniec mała prośba. Nie zapominaj o nas i o naszej szkole. Odwiedzaj nas jak najczęściej. Droga Wiktorio, nasza absolwentko. Ostatnie 3 lata minęły bardzo szybko. Dzisiaj chciałabym podziękować Ci za 320 wspólnych lekcji, na których Ty uczyłaś się języka polskiego, historii i geografii, a ja uczyłam się, że warto wychodzić poza schematy i utarte ścieżki i że warto wierzyć i ufać młodym ludziom. Dziękuję, że reprezentowałaś naszą szkołę na Festiwalu Szkół Polonijnych w Stamford z pracą o Tadeuszu Kościuszce, na spotkaniu z Sybirakami w Bridgeport z okazji 79. rocznicy wywózki na Syberię oraz na uroczystym apelu, na którym zawiesiliśmy flagę Polski w Derby z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku pięknie zdałaś maturę, celująco. Jestem bardzo dumna z Twojej pracy i z Twoich osiągnięć. Wierzę, że gdziekolwiek zaprowadzi Cię los, będziesz godnie reprezentować naszą szkołę. My zawsze będziemy mieli dla Ciebie otwarte drzwi. Życzę Ci dużo zdrowia, radości, prawdziwych przyjaciół i spełnienia wszystkich marzeń. Powodzenia!